Siema, siema, z tej strony Maciek i jadę dzisiaj na najlepszy szlak Beskidu Sądeckiego, czyli żółty szlak z Przechyby do Starego Sącza. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić pętlę, żeby wystartować i skończyć dokładnie w tym samym punkcie, a tym punktem jest parking pod kaplicą świętego Franciszka w Skrudzinie. Jak widać za mną są zaparkowane samochody, wszystkie z bagażnikami na dachu, więc pewnie każdy z tych osób, które tutaj zaparkowały, poleciały już na Przechybę. A za mną w tle widać drogę, na której będziemy wyjeżdżać z sekretnej ścieżki, która znajduje się gdzieś mniej więcej na końcu żółtego szlaku. Przede mną długi asfaltowy 10-kilometrowy podjazd. Podczas tego podjazdu zrobię 750 metrów przewyższenia, więc nie mało. Poza tym podjazd na Przechybę to trasa, która plasuje się gdzieś na czwartym miejscu wśród najtrudniejszych podjazdów w Polsce. Popracki Park Krajobrazowy. Jeżdżamy. Po około 3 km pojawiają się pierwsze pit stopy. Za mną taki jeden właśnie. Ale trzeba być twardym, nie miętkim. Zgodnie ze sztuką, pierwszy pit stop jest przy schronisku na Przechybie. Pamiętajcie, 60% to psychika. Właśnie dojeżdżam do mojej mamy, która wyjechała chwilę wcześniej przede mną. O, tam w oddali. Moja mama ma 52 lata i takie podjazdy jak ten to sobie robi na śniadanko. Jestem z niej dumny. Pozdrawiam wszystkich cieniasów na elektrykach. Trochę mnie to zabolało, bo sam jeżdżę na elektryku. W miejscu, gdzie do szczytu mamy około 3 km, stoi dawna dolna stacja kolejki towarowej na Przechybę. Tak, na Przechybę kiedyś jeździła kolejka. Szkoda, że teraz nie wywozi rowerzystów prosto na żółty szlak. Powoli zbliżam się do celu. Po mojej lewej widać już rakietę, a za kilka chwil dojadę do schroniska na Przechybie. Jestem w schronisku. Po mojej prawej już widać przepiękną panoramę Tatr. Idę zobaczyć do schroniska, jak wygląda aktualne menu. I taka właśnie jest ta Przechyba. Tutaj Szarlotka. Po mojej lewej widoki na Tatry. Robert Makłowicz powiedziałby fiu, fiu, fiu. Ze schroniska na Przechybie jedziemy niebieskim szlakiem w stronę Rytra, aż do rozdroża Zwornik, gdzie rozpoczyna się żółty szlak do Starego Sącza, czyli nasz upragniony, wyczekany singiel. Na rozdrożu pod Wielką Przechybą jedziemy w lewo, na prawo prowadzi czerwony szlak na Radziejową. My jedziemy w lewo niebieskim w stronę Rytra aż do Zwornika. Tu jest właśnie to słynne rozdroże. Na prawo mamy niebieski szlak. Tutaj mamy Teodorkę. O, właśnie przed nami możemy się połączyć z Halą Konieczną. A na lewo szlak żółty, czyli słynny singiel. Najlepszy singiel Beskidu Sądeckiego, którym zaraz będziemy jechać. Wszystko wzięte? Wszystko wzięte. Odblokowane. Thank you.
Jesteśmy pod zgrzybami. Chwila przerwy. Przede mną widać wieżę na przechybie. No i tutaj dalej w dół lecimy żółtym szlakiem. Jest bosko. Warto zmienić biegi. Będzie taki element wialowy. Właśnie to jest to, o czym mówiłem. Dzień dobry. Dzięki. To jest dziki.
I dojechaliśmy do Szutrówki. W tym miejscu mamy chwilę na odpoczynek. Jakieś 150-200 metrów dalej odbijamy w prawo w żółty. Uważnie patrzcie na znaki. I zbliżamy się do wisienki na torcie, czyli do singla Secret Affair. Dojechałem właśnie do rozwidlenia, gdzie skręcamy na singiel Secret Affair. Oczywiście bardzo łatwo tutaj trafić z pomocą Trail Forksa. Patrząc na mapę, bez problemu wjedziecie na ścieżkę. Natomiast jeżeli nie korzystacie z takiego Trail Forksa, to łatwo też się znawigować, patrząc na ukształtowanie terenu. Przede mną jest wąwóz Wiedźm, czyli dalsza część żółtego szlaku, charakterystyczna rynna. Wcześniej, jak popatrzymy się na żółty szlak, którym jechałem, to taka zwykła dróżka. Jak przejdziemy i zobaczymy dalej, tutaj zaczyna się robić nam taka rynienka. Przed tą rynienką skręcamy w lewo w Sekreta. Kiedyś była tutaj tabliczka z informacją, że wjeżdżamy na ścieżkę tajemny. Ale nie cieszymy się dobrą sławą u leśniczego, więc leśniczy ją zlikwidował. Jeżeli chodzi o sam singiel, to mamy do wyboru dwie ścieżki. Pierwsza to bardziej na lewo. To jest stara ścieżka, w sumie taka nudna. Natomiast jeżeli odbijemy sobie od tej ścieżki na prawo, to wchodzimy na świeżo wybudowany singielek, a właściwie odnogę singielka Secret, czyli Salamandrę. No to jadę. Ale jest warunek.
No i tu niestety jest koniec. Ślady, przecinki. I zaraz będziemy koło kościółka w Skrudzinie, tam gdzie zostawiliśmy auto. Dojechaliśmy na sam dół. Cała pętelka ma 19,5 km. Przewyższenie to 823 metry. Bez problemu można coś takiego zrobić w około 2-2,5 godzinki albo spokojnym tempem dużo dłużej. Linki do Strawy, skąd wygenerujecie sobie GPX-a, znajdziecie w opisie filmu. Tak samo link do parkingu, skąd wyruszycie. Parking jest dokładnie tam. Jeżeli ktoś z Was nie posiada konta premium na Strawie, to znaczy nie może wygenerować takiego pliku, zapraszam do wiadomości prywatnej na Facebooku albo na Instagramie. Bez problemu podeślemy Wam taki plik. Do zobaczenia, trzymajcie się.